Miasto Cooper Pedy w południowej Australii to światowa stolica opalu. Część Cooper wygląda zwyczajnie. Ale z 2500 mieszkańców połowa mieszka pod ziemią. Pod ziemią znajduje się ponad 100 domów wykutych w piaskowcu. Nawet kościoły zbudowano w ten sposób. Dlaczego? By uciec od okrutnego klimatu australijskiego outbacku. Jeśli lubi się życie w ekstremalnych warunkach, to idealne miejsce. Zimą jest tu zimno, okolice zera, a latem 45 stopni to norma. Ze skrajności w skrajność. Dlatego lubimy mieszkać pod ziemią, ponieważ tam panuje stała temperatura około 22 stopni. Tutaj życie pod ziemią nie dziwi. Wracasz ze szkoły, odrabiasz lekcje, pomagasz w domu, a potem tata wręcza ci młot pneumatyczny, mówiąc: do roboty potrzebujemy jeszcze jednej sypialni. Dorastałem z kilofem w ręku. Dosłownie. Temperatura pod ziemią utrzymuje się na przyjemnym poziomie 22 stopni przez cały rok, a kanały wentylacyjne umożliwiają wymianę powietrza. Tego rodzaju budownictwo jest także przyjazne środowisku. Energia elektryczna pochodzi z paneli słonecznych i farm wiatrowych. Możesz wybudować, co tylko zechcesz. Nie ma norm dotyczących kształtu i formy takiego domu. Zdarzało się, że ktoś przebił się przez przypadek do domu sąsiada. Wynikało to z błędów w pomiarze. Rozbudowa domu może nieść za sobą niespodziewane korzyści. Budując dom na tych terenach, zawsze możesz natrafić na opal. W jednym z hoteli postanowili dodać kilka pokoi i podczas prac odkryli złoże warte $1,5 miliona. To się nazywa zwrot inwestycji.